pokażę Wam dzisiaj apartament, który sobie wynajęliśmy w miejscowości Podstrana w Chorwacji. Nazywa się Sundance Apartments. Mieszkamy tu już kilka dni, więc będzie taki trochę bałagan. Ale pokażę Wam, jak to wygląda. Jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Kliknij czerwony przycisk pod filmem, subskrybuj teraz oraz kliknij dzwoneczek. Tutaj mamy parking. Parking jest spory, z takim pięknym widokiem. Widok jest naprawdę fajny. Fajne jest to, że przed nami nie ma żadnych budynków, tylko jakieś brzoskwinki rosną. Tutaj jest pusty plac, dalej rosną brzoskwinki, także jest pusto. Także mamy piękny, piękny widoczek. Parking jest spory. I tutaj idziemy sobie do naszego apartamentu. Tutaj mamy taki tarasik. Akurat jest bałagan, bo naprawdę mieszkamy tu już chyba ze 4 dni. Tutaj mamy pranie, nam się suszy, bo mamy pralkę. Tutaj dzieciaki mają zabawki. Mamy kilka leżaczków, stolik, krzesełka. Tutaj sobie nawet rozłożyliśmy basen. Także na słoneczku nam się woda nagrzewa, jest cieplutko. Tutaj mamy taki gaj oliwny. Rosną też limonki. Limonki albo cytrynki. Nie wiem co to, chyba limonki. No i tutaj za tymi drzewkami widok piękny jest. To jest najfajniejsze właśnie w tym, że można sobie popatrzeć na taki piękny widok. Są też drzewka, sporo drzew, więc nie jest tutaj gorąco. Wchodzimy do środka. Tutaj mamy taki salonik z kuchnią. Mamy kuchnię, stolik, lodówka jest duża, też fajnie. Piekarnik jest, też jest super. Tutaj mamy klimatyzację, również telewizor. Tutaj mamy łazienkę, prysznic, kibelek, no i jest pralka. Super sprawa. Tutaj mamy taki mały pokoik z takim pojedynczym łóżkiem. Tutaj mamy drugą sypialnię z podwójnym łóżkiem. No i tutaj już mamy ten nasz salonik. Także apartament nie jest jakiś duży, ale ma dwie sypialnie, jest taki całkiem ok. No i tu się już wychodzi na tarasik. O, i tak mamy pięknie. Tak sobie właśnie mieszkamy w miejscowości Podstrana. Tutaj do plaży to musimy zejść na dół, przejść jeszcze kawałeczek tam do pasów i później jest takie zejście publiczne na plażę. Także też nie jest źle. Tu jest sporo apartamentów takich blisko już plaży, które są prywatne, mają prywatne zejścia i nie można nimi schodzić. To jest akurat słabe, więc musimy iść kawałek dalej. Ale ogólnie spoko, jest sklep blisko, Konsum, jeszcze chyba jakiś Tomi, blisko też jest plac zabaw, także fajnie. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, czekamy tutaj kilka dni sobie, bardzo nam się podoba.